Inauguracja sezonu 2020. Dzień 15 lutego. Piękna pogoda, 8 stopieńków. Temperatura wody 4. Wracam w to miejsce dokładnie, w którym zostawiłem okonki w grudniu zeszłego roku, jak żeśmy wyciągali łódkę. Tu w tym rogu były okonie. Zobaczymy, czy nadal tu na tym zimowisku one są. Jak nie ma, to jedziemy dalej, a jak są, to łowimy. Wreszcie jakiś maluszek się zlitował, ale to po dobrych 40 minutach. O, proszę, jaki byk. Pierwsza ryba tego roku. Zrobię jeszcze kilka rzutów i trzeba się będzie stąd oddalić. To nie wygląda na to, żeby tu stado okoni stało, tylko jakiś jeden przypadkowy maluszek prawdopodobnie urzędował. No, tak jakby jakieś rybsko wreszcie. Poza tamtym marnym okoniem może będzie coś mniej marnego. Rybsko się stawia, walczy, o kurczę. O proszę, jaki okoń. Ten całkiem zgrabny. Całkiem zgrabny okonek. Proszę bardzo. Ups. No takie rybki to ja rozumiem. Trzydzieści centymetrów jak nic. Ops. O, trzeci. Czyli to nie przypadek był, one tutaj są skubane. O, nie jest to jakiś nadzwyczajny okaz, no ale sztuka się liczy. Wszystkie trzy z tego samego miejsca. No nic, łowimy. Podbicie i pół obrotu korbką. No proszę. Jeden za drugim się łowią stąd. Ten to trochę głębiej łyknął.
nadzieję, że się da wyczepić bez... bez uszkodzenia zwierzaka, ale... cholera, no niezbyt. Jakoś poszedł. Dobra. Jak tak dobrze żre, to łowimy. Proszę bardzo. Wszystkie z tego samego miejsca właściwie. Pięknie. Co prawda niewymiarki, ale jeden był znośny. Gęsi. Wracają gęsi. Szuchy siedzą po domach, nie wiedzą, co się w Bożym świecie dzieje. Jest. Stoją tutaj skurkowane. Ten troszkę większy. Dłoniaczek. Nie ma pustych przejazdów. Raz za razem. Już myślałem, że pierwszy pusty przejazd, ale są. O cholera. I to była naprawdę ładna ryba. Proszę. Nie ma różnicy żadnej. Za każdym przejazdem jest ryba. Dobra, czyli na te przynęty się łowi. Tyle wiemy. Zobaczymy, czy się łowi także na te rybki chińskie. Czyli przynęta też niekoniecznie musi być
twister. Taki riperek elegancko spełnia swoją rolę tyż. Proszę bardzo. Łowimy. Nie będę już szedł po wędkę do dropshota. Żeby się okazało, że i z dropshota się łowią.